Siema, siema widzu, witam cię. Parę dram się zrodziło przez ostatnie 24 godziny i bardzo dobrze, ja się bardzo cieszę. Na przykład jedna z tych dram to jest to, że Zebo nie jest zbytnio inteligentną osobą, nie potrafi czytać dat. Bo w poprzednim odcinku mówiłem wam, że no dwa dni do końca dropa, a tak naprawdę do dzisiaj jest dwa dni do końca dropa, czyli że jutro jest ostatni dzień dropu, więc wbijaj na zebranka i kup sobie coś zanim to zniknie na zawsze, bo już tego nigdy nie będzie. Puchatki troszeczkę zmieniliśmy odcień, żeby były pod koniec. Patrzcie, macie wszystko na ekranie, żebyście potem nie żałowali. A ja jestem idiotą, bo ja myślałem, że jak jest 20, to 22 to jest... Mniejsza, no głupi jestem. Batony GBS już dostępne w każdym Kauflandzie. Za jedne 3,99 możesz już spróbować oficjalnie tworu bogów, jakim jest ten baton. Jest to mała cena jak za takie doznanie, ale muszę was ostrzec, są limitowane ilości. Nawet bym powiedział, że jest tego mało. Więc nie zwlekaj, nie będziesz żałował, tak jak po tej ostatniej kolaboracji ze znanym raperem w Polsce. Jest to wręcz przeciwnie. Karmel, orzechy z dodatkiem kofeiny. Maja by nie była dumna, bo posiada ten baton, uwaga, kalorie i mi płacą za reklamę tego, ale nie pożałujecie. Są dostępne tylko w Kauflandzie GBS Pyszny Fest, czyli ten baton z żenującą nazwą, ale pięknymi uczuciami na języku, jak się go je. Mamy też drugą dramę, którą dzisiaj obmówimy, czyli Nitro i Konopski. Ja chyba na tym całym stole okrągłym, że tak to powiem, tych komentarzy kanałów, co Wardęga zrobił, to ja tam chyba zasugerowałem, żeby Konopski bił się z Nitrem, bo faktycznie jakiś tam prawdziwy beef mieli, że tak to powiem. Bo Konopskiemu nie chciało się ruszyć dupy, jak było promowanie GBS-a w Kauflandzie, no i użył po prostu materiału Nitra bez pytania go. No i faktycznie taka walka miała dojść do skutku. Tylko że coś pomiędzy, coś się stało źle, ktoś kogoś skłamał i dzisiaj się dowiemy kto kogo. Ale wydaje mi się, widzowie, pomimo wszystkiego i tak taką walkę chcielibyśmy zobaczyć. Jeżeli ty też byś chciał zobaczyć walkę Konopski i Nitro, to zostaw łapkę. Zobaczymy ilu was jest, to może Fame ma więcej zapłaci, to się wuja zgodzisz, że tak to powiem. Ale poczekaj, nie. Wracając kurwa do tematu. Typ zakomunikował, że może się bić w 70 kg i mi go zaoferowali. Ja powiedziałem, że spoko. I w momencie ja mogę nawet kurwa tą konfę pokazać, tylko muszę ją kurwa znaleźć. No i tutaj mamy pierwsze kręcenie, bo z jednej strony Nitro mówi, że dostał informację, że Konopski zgodził się na 70 kg. Z drugiej strony Konopski pokazuje, że Boxdel zanotował stawkę oraz to, że 80 kg. W 80 kg Konopski by się bił. Ale za to wspólny menadżer Nitra oraz Konopskiego mówi, że Konopski po prostu go okłamał, jeżeli chodzi o wagę. Ewidentnie, jeżeli chodzi o tą wagę, to Konopski po prostu, no coś pokręciło mu się chyba. Powiem więcej. Wiem nawet jakie pieniądze miał dostać za tą walkę i są to wystarczająco dobre pieniądze, których nie dostanie za walkę z nikim innym, żeby kurwa nie próbować jakichś atencyjnych rzeczy, ale ja po prostu chuja wbijam w takie. Tylko teraz pytanie brzmi... Ale ta walka serio była ciekawa, no już pomijając tą wagę, różnicę i tak dalej, no prawdopodobnie Nitro by przegrał, takie są realia, więc pewnie tego też się boi, no bo Konopski ma 1,89 m, a Nitro ile ma, nie wiem, z 1,70 m? Wiadomo, że zdarzały się takie walki, na przykład Lexi i Natsu, tam mieliśmy sporą różnicę wysokości, a i tak Natsu pokazała ducha i wygrała. No ale szanse na to tak naprawdę są bardzo małe, więc Nitrowi raczej nie chce się po prostu ryzykować i tyle. A szkoda, bardzo szkoda, bo to by był realny jakiś tam konflikt, że tak to powiem. Ciekawa walka i kurde, no nie wyobrażam sobie, kto może być jeszcze przeciwnikiem Nitra, żeby to było ciekawe. Konopski tak samo, jakichś realnych beefów nie ma, nie wiem, może o Konopski i Wardęga mogliby zawalczyć. To jest też jakiś tam realny beef, ale poza tym to w sumie nic takiego nie ma. Kulisy tej rozmowy. Chodzi ziomek z operatorem, coś tam przychodzi, coś tam zagaduje, stoimy w takim korytarzu. I on mówi, ty, że on do filmu potrzebował ten, czy może mi zadać parę pytań, że jakąś relację robi. Mówię, no dobra, spoko, ja nigdy zazwyczaj jak ktoś mnie prosi, żebym mu odpowiedział na jakieś pytania, czy to jest dziennikarz, czy jakiś youtuber, wiesz, czy to Wardęga nagrywa, czy nawet miałby to Konopski nagrywać, to nie jest to dla mnie nic.
nic ciężkiego, więc zawsze mówię spoko. Jeżeli serio tak było i Konopski jakby powiedział Nitrowi, że po prostu robi relacje z Fejmu i tyle, a potem jak poszedł z nim nagrywać, to w sumie to nic o Fejmie nie było mówione, tylko o ich własnym konflikcie, no to taka średnia manipulacja, bym powiedział. I potem ziomek podczas tej rozmowy, on mnie w jakiś sposób, nie wiem, kurwa, próbował, nie wiem, on tak próbował poprowadzić tą rozmowę, jak ja jako to bym ja nie chciał walczyć z nim, bo nie wiem, kurwa, bo jest chyba zbyt potężny. No ale dosłownie w sumie tak jest, że nie chcesz z nim walczyć, dlatego że jest potężny, dlatego że jest wyższy, czyli potężny, nie chcesz z nim walczyć. Co nie zmienia faktu, że jeżeli okłamał z jego wagą, to jest giga dziwne, ale z drugiej strony, dlaczego Boxer zanotował, że 80 kg? To jest takie, kuźwa, dziwna ta sytuacja trochę. No ale takie są rozmowy z Fejmem. Słyszałem wiele historii od zawodników. I to nie są najdziwniejsze rzeczy, które tam się dzieją, jak wybierają sobie zawodników. Ja na przykład czekam już od chyba 2 albo 3 gal, żeby był system refu w pay-per-view, żebym na bieżąco widział, ilu z was kupiło pay-per-view, no ale to jest właśnie Fame ma. Więc ja nawet zgaduję, że to nie jest wina Konopskiego, to nie jest wina Nitra, nie jest wina menadżera i pewnie Fame ma coś tam źle odczytało, tak mi się wydaje. Bardzo, bardzo weird to było i dziwna ogólnie sytuacja. Jest. Nitro to chyba za dużo lekcji się naoglądał. Jeszcze raz poproszę. Bardzo, bardzo weird to było i... Weird. No prawie mu się udało, no. I tu każda ogólnie, bo tu jest potem 2 z 3 walk się odbędzie tego i tego dnia i 3. Znaczy nie tego i tego dnia, ale ogólnie wygląda tak samo, nie? Że... Okej, no jak Byk Nitro pokazał część swojego kontraktu z Fejmem i tam jak Byk pisze, że do 80,3 kg waga lekka. Więc też nie dziwię się Nitrowi, bo po co ma specjalnie tryhardować, jakoś przybrać na masie, czuć się bardziej niekomfortowo, skoro już ma podpisany kontrakt, hajs i tak dostanie pewnie taki sam, niezależnie z kim będzie się bił, więc lepiej bić się z kimś, kto już jest tej samej wagi co on lub podobnej. Tu możecie sobie tą konfę zobaczyć. No i po prostu napisałem K1 70 kg. K1 zajebiście, ale waży 84 kg, więc mogę w limicie 77-78. No to napisałem Konrad, to jest ogólnie ten menadżer, to szukaj kogoś innego, to nierealne. To ile ty ważysz? 71. Ja się mogę w 66 nawet bić. On 6 kg przymasować do marca możesz w zdrowy sposób, 7-7 to kategoria jest. Nie mam zamiaru, możesz wagę zrzucać. No nie, no Konopski nie wygląda na jakiegoś... No wygląda na bardzo chudego gościa, więc żeby on zrzucił 14 kg... No to serio, to by było już za mało, dosłownie. Kości by mu tam połamał chyba Nitro w tym oktagonie. Wydaje mi się, że jakby im obydwóm zależało, to tak naprawdę serio mogliby porówno po prostu jeden zbić, drugi dobić i by mogli walczyć, no ale... No, Nitro chciał w 70 kg i tyle. Inaczej mówiąc, no trochę się scykał, no tak to wygląda. Mnie właśnie zdziwiło, co ty pierdolisz, że masz 1,89 m, bo w międzyczasie mi Konrad powiedział, że ma niby 1,89 m. Jak z Fejmem zawsze o wadze do 70 kg były rozmowy, zastanawiałem się, czy w obozie koncentracyjnym mieszkasz z taką wagą przy takim wzroście. A tu po prostu nikt o tym nie myślał. Typikal, on... No, tak jak mówiłem, Fame po prostu patrzy, kurde, Konopski i Nitro, dobra walka. I nie patrzyła na to, że Konopski ma 1,89 m i już jest chudy, więc trudno mu będzie zbić jeszcze bardziej do wagi Nitra. I pewnie Fame sobie zapomniało, że Nitro w kontrakcie dosłownie ma, że do 70 kg, więc to jakby no nie respektowało Fame. Ja od początku Boxdelowi mówiłem o swojej wadze wzroście. Mówię, popatrzyli na twój film, stwierdzili, że mają chłopak, to git. On, kategoria 7,3-7,5 będzie spoko. Ja dam radę zdrowo zrzucić, ty nie masz dużo do masowania, więc up to you, ale jak odrzucisz tę walkę, to nie wiem, kogo dla ciebie kończy znajdzie. A mówię, dzisiaj chuj w to, jutro pogadam z kim trzeba, czy chcę to robić, bo przytyć to są dwie różne sprawy. Ja potem rozmawiałem z tym i stwierdziliśmy, że kurwa nie będziemy się bić w wyższej kategorii. Nie no, też tylko 2 kg przytyć dla Nitra, no trochę zdygał, dobra, no z perspektywy widza, który z chęcią by pooglądał tą walkę, no zdygał. No Konopski dosłownie oferował mu wagę 2 kg więcej niż na kontrakcie, no zdygał. I jak, bo to jemu zależy na walce ze mną, ja mam wyjebane, bo ja mam przynajmniej 3 albo 4 innych rywali, którzy są tak samo interesujący, no tylko, że pewnie... Okej, jeżeli serio są rywale, którzy by byli tak interesujący jak Konop, gdzie masz prawdziwy konflikt, bo z Nitrem jest tak, że on ma dużo niby konfliktów, ale mało takich
realnych, tak mi się wydaje, nie? Chyba na przykład, żeby z Naruciakiem walczył. O, o, to by było cię... No nie, ale Naruciak znów też jest bardzo, kurde, wysoki, z tego, co mi wiadomo. Mu za kogoś innego by tyle nie płacili, więc typ... I to było 23 albo 24 września. To imo są takie średnie argumenty, że o, za kogoś innego to by więcej płacili, dlatego chce walkę ze mną. No, no nie, no byłaby po prostu ciekawa i tyle. I pewnie Konop też o tym wie. Poza tym Nitro, troszeczkę ta hipokryzja, bo z tego, co pamiętam, on jak odpowiadał Blońskiemu czy tam Dubielowi, bo Dubiel mówił, że Kasper Bloński chce się z nim bić dla pieniędzy. Nitro powiedział, że to jest takie gówno myślenie, gadanie, że o, dla pieniędzy i tyle, a sam teraz to robi w sumie. I powstał film, w którym, ja nie wiem, czy on jest pocięty, bo ja go jeszcze nie widziałem, ale film polegał na tym, że typ podchodzi i mi zadaje pytanie, czemu się boisz ze mną walczyć? 6 kg to nie jest dużo, żeby przytyć, ale nie mam zamiaru tyć. Nie mam zamiaru tyć. Dla mnie Fame MMA to nie jest, kurwa, mój ultimate goal w życiu. To nie jest miejsce, z którego ja mam zamiar się utrzymywać przez najbliższe 10 lat, gdzie ja poświęcę wszystko w ogóle, żeby tam wystąpić. Przytyć 6 kilo, poświęcić wszystko... No, no nie wiem, czy jedno z drugim jest równomierne. Ale okej, okay, rozumiem. No... W skrócie, w sumie Nitro po prostu nie chce walczyć z Konopskim i tyle. Czy to przez jego wagę, czy wzrost, czy cokolwiek. Nie wiem, ale po prostu raczej ta walka się nie odbędzie. Niestety, widzowie, dla nas. Brać tego trenera, czy mam ćwiczyć do tej walki, czy mam robić cokolwiek. Więc się go zapytałem o naszą walkę na Fejmie, ale najpierw zobaczcie, jak według niego wyglądała ta rozmowa. I jakie on miał informacje podczas rozmów z Fame MMA. Jak ja rozmawiałem z Fame MMA, i tak jest też kontrakt. Okej, czy to jest przycięte jak chuj, no kurwa. Pedale jebany, kurwa, w okularach, wrzuć całą rozmowę, ja pierdolę, no kurwa, ja nienawidzę takich ludzi. Kurwa, to jest... No nie no, tutaj to widać było, że Konopski chciał po prostu dynamicznie to zrobić, cały shot trwa 4 minuty 30, obejrzałem tego shota teraz całego i przed tym, co on teraz mówi, nic w sumie takiego ważnego nie powiedział, co zmienia jego wypowiedź w jakikolwiek sposób. Więc, no takie przyczepianie się na siłę trochę. Poczekajcie, ja wam na to znajdę, kurwa, bo to oczywiście, że to jest wszystko, kurwa, prawda. Dlatego muszę przeskrolować kawałek. No nie, chcę to lecieć. Wiesz, no taki był kontrakt, ja się na coś takiego zgodziłem. No ty w ogóle komunikujesz tam komukolwiek, że się możesz być w takich, a nie innych kategoriach? Tutaj znowu wychodzi jakiś błąd komunikacyjny. Ja nigdy wcześniej nikomu nie komunikowałem, że mogę się bić w 70 kilo i że tyle w ogóle ważę. Więc nie wiem, skąd to ktoś wyciągnął i ci powiedział, ale tak samo na tej grupce też nie miałem informacji o jakimś twoim limicie w kontrakcie. Jadę na Konopski nigdzie tam nie mówi, że to, co Nitro mówi, jest kłamstwem lub coś takiego. Sugeruje tylko, że jest błąd jakiś w komunikacji. I biorąc pod uwagę, jak już mówiłem, Fame ma, to jest bardzo możliwe, że był jakiś błąd w komunikacji. Ale za to, jeżeli Konopski mówił swojemu menadżerowi, że w 70 kg serio może się bić, a teraz nagle zmienia wszystko i ten menadżer potwierdził, że Konopski tak mówił, że mu dał fake info, okłamał go, to Konopski jak najbardziej na minus. Tylko dlaczego Konopski by żył z taką świadomością i tak dosłownie wprost kłamał do kamery, gdy no są biało-czarne dowody na to, że tak to powiem, no jak to się mówi? Czarno na białym. Ja odwołałem walkę, kurwa. Typ najpierw, kurwa, próbował wymusić wagę pod siebie, a jak mu się to, kurwa, nie udało, to próbował, kurwa, zarzucić mnie, nawet, no kurwa, no nawet się twój menadżer, kurwa, wyjaśnił, no. Kto teraz się pałe, kurwa? Więc, kurwa, spierdala i tyle, no. No szkoda. Szkoda, że tej walki nie będzie. Patrząc na nich w prawdziwym życiu, aż takiej różnicy wielkościowej nie ma faktycznie ta waga, tylko największa różnica. Mogliby po prostu porówno zbić i walczyć, jeżeli obydwoje chcieli, ale widzenie tej Konopski o wiele bardziej chce tą walkę niż Nitro. W sumie widzowie też by raczej chcieli, bo widziałem, że każdy pisze do Nitra, że się zdygał i że się boi i tak dalej. No, no nie, wydaje mi się, że serio mu się po prostu nie chce i tyle, i przy okazji też się boi, nie? To jest takie dwa w jednym. Ale raczej kwestia tego, że dosłownie chce jakąś przecierę i jak zorientował się, ile waży i jak wysoki jest Konopski, no to może by taką przecierą nie był. O! Ciekawi mnie tylko z tego wszystkiego to, czy Konopski serio kłamie z tym, no bo skoro nawet ich menadżer potwierdził, że Konopski skłamał, no to kuźwa, no jak można kłamać o takie coś? No ile ważysz? Jak można pomylić 7 z 8? Rozumiem, że to jest blisko na kreaturze, ale widzisz, co wysyłasz, więc potem, nie wiem, poprawiasz czy coś. Więc to jest do wyjaśnienia. Konopski bardzo nieładnie tu się zachował. Nitro może, no normalnie się zachował, nie, że nieładnie, po prostu nie chce mu się walczyć i tyle, szkoda. No i tyle w sumie z tej dramy. Bardzo
Bardzo okej, okay, drama. Czekamy na wyjaśnienia Konopskiego, dlaczego jest kłamcą. Ja za to nie kłamię i jutro jest ostatni dzień dropu Hug Me Drop, czyli ten fajny puchatek, fajne wzorki na plecach, takie, co się świecą w nocy w ogóle, produkowane w Polsce, piękne pudełka, fajne rzeczy i tak dalej. No, kupcie to, się przekonacie. Ostatnia w sumie okazja, więc potem sobie nie żałujcie. Na razie, widzu, miłego dnia wam życzę i tyle.